Niska temperatura nie przeszkodziła blisko 1000 uczestnikom Orszaku Trzech Króli, zorganizowanego w Wałbrzychu już po raz trzeci. Właściwa nazwa tego święta to objawienie pańskie. Według tradycji upamiętnia ono pokłon mędrców lub magów z odległych krajów oddany nowonarodzonemu Jezusowi. Jedyna wzmianka o tym wydarzeniu znajduje się w Ewangelii świętego Mateusza, który wprawdzie nie wspomina o ich liczbie, ale podaje, że złożyli trzy symboliczne dary – złoto, kadzidło i mirrę. W tradycji utarło się jednak, że mędrców było trzech i nazwano ich królami. O randze tego święta świadczyć może to, że było ono jednym z pierwszych ustanowionych przez Kościół we wczesnym chrześcijaństwie. Obchodzono je jako Boże Narodzenie. Tradycja Orszaku Trzech Króli wywodzi się z Hiszpanii, a do Polski dotarła stosunkowo późno, ponieważ pierwszy uroczysty przemarsz zorganizowano w Warszawie w 2009 roku. Szkoła salezjańska robiła jasełka w swojej szkole, natomiast nie mieścili się już w którejś tam edycji i postanowili wyjść na ulicę. I pierwsze jasełka odbyły się 7 lat temu, czyli w Warszawie idzie pochód Trzech Króli już 7 raz. W Wałbrzychu orszak przeszedł już po raz trzeci. Odkąd święto stało się dniem wolnym od pracy, bierze w nim udział coraz więcej osób. W tym roku ulicami Śródmieścia przeszło blisko 1000 Wałbrzyszan. U nas w Wałbrzychu rozpoczęliśmy tą mszą świętą o godzinie 11. No dzisiaj, jak i w zeszłym roku, nam pogoda bardzo dopisała, więc tutaj nie możemy nic narzekać. Następnie były trzy takie sceny, nazywamy je mansjonami, z jasełek wzięte. Jest to spotkanie z Herodem, później walka dobra i zła na Placu Magistrackim i tutaj pokłon Trzech Króli w już samej szopce Jezusowi. Zwycięzcą tegorocznego konkursu na najładniejszą szopkę został Łukasz Woch ze szkoły nr 28. Drugie miejsce zajął Maciej Sznel ze szkoły nr 23, trzecie Wiktoria Karwacka z szkoły podstawowej nr 28. Wyróżnienie otrzymały Wiktoria Wojciechowska i Oliwia Racka ze szkoły podstawowej nr 28, a do konkursu zgłoszono 38 prac.